oto dziewiąta edycja ogólnowarszawskiego konkursu umiejętności kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez najbliższe 3 godziny te 12 drużyn walczyć będzie o tytuł kucharza doskonałego. Życzę dobrej zabawy. Czas start! Myślę, że są 3 główne powody, dla których organizujemy konkurs umiejętności kulinarnych. Pierwszym z nich są innowacyjne metody rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, służące jak największemu ich przygotowaniu do samodzielnego życia. Drugi powód to aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i przygotowanie do podjęcia zawodu w charakterze pomocy kuchennej. I trzeci to przeciwdziałanie rutynie i wypaleniu zawodowemu specjalistów zajmujących się rehabilitacją tej grupy osób. Ja mam poczucie świadomość tej skali w ogóle, ile jest takich szkół lub klas w takich szkołach. Jak można się tym nie zajmować, jak można tego nie wspierać, to trzeba być złym człowiekiem. A my chcemy być normalnymi ludźmi, dobrymi ludźmi, którzy pomagają im. Że zdobywcami 3 nagrody w tegorocznym konkursie zostali pan Marcin Hoppe i pan Marek Czypurko. Miejsce 2. Oto reprezentacja Ośrodka Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z Równej 10, pani Ewelina Gawecka i Danielka Krajewski. Zapraszamy 2. miejsce tegorocznego konkursu. Czas na miejsce 1. Reprezentacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 z Namysłowskiej 10. Pani Anna Strzyżewska i Joanna Adamkiewicz. Zwyciężczyniami tegorocznego 9. ogólnowarszawskiego konkursu umiejętności kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kucharz doskonały. Zapraszamy oto zwyciężczynię. Zapraszamy serdecznie. Znakomity duet. To tyle na ten rok. Zamykamy Kucharza Doskonałego 2015. Nazywam się Paweł Loroch. Do zobaczenia.